Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek, a dzisiaj będziemy pogrywać w RWDG, czyli różnice w drzewie genealogicznym. To oznacza mniej więcej ten skrót, bo wiem, że czasami do mnie piszecie i zastanawiacie, o co chodzi, jaki RWDG, skąd RWDG, więc to jest dla mnie dziwne w sumie, no bo wydawało mi się to dość oczywiste, ale się zdarza, więc Was informuję tutaj, że RWDG, różnice w drzewie genealogicznym. W skrócie, tak dla przypomnienia, to jest challenge, w którym gramy różnymi generacjami Simów i każda generacja charakteryzuje się jakimś odpowiednim motywem przewodnim. Dzisiaj, kochani, poznacie męża dla Hayley. Wybrałam już Sima. Oczywiście bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia, bo Simów było naprawdę mnóstwo, ale postanowiłam wybrać takiego, który jeszcze się nie pojawiał w moich rozgrywkach i będzie to Japończyk, kochani, więc możecie się zdziwić, ale no w sumie no nie mieliśmy Japończyka w RWDG, prawda? Więc wydawało mi się to dosyć takim fajnym wyborem. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie zgłoszenia i obiecuję, że jeżeli będzie jakaś taka możliwość i oczywiście będziecie jeszcze chcieli, to będziecie tworzyć na pewno jeszcze innych Simów, na pewno jeszcze będą kobiety, no bo przecież fajnie jest tutaj ohajtać przecież naszych Simów w tej generacji, więc nic się nie bójcie, będą jeszcze inne możliwości, a póki co ja Was zapraszam do oglądania i pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę, ponieważ one są bardzo ważne, zauważyłam, że naprawdę jak chcecie, to możecie. Więc jeżeli nie sprawi Wam to większego problemu, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie tego kciuka w górę. On pomaga oczywiście na zasięgi, jeżeli chodzi o film, ale też i pomaga właśnie mojemu kanałowi, który będzie dzięki temu mógł być bardziej widoczny w wyszukiwarkach YouTube'a, więc jeżeli możecie, to będę Wam niezmiernie wdzięczna i przechodzimy do rozgrywki. Natomiast jeżeli chodzi o Sima, wybrałam Sima użytkowniczki, której Origin ID podam właśnie w opisie bądź przypiętym komentarzu. Ona stworzyła czterech Simów, ponieważ ja Wam nie ograniczałam możliwości tworzenia Simów, więc nie było z tym problemu. Każdy z nich był inny, ale ja postanowiłam na Japończyka. Jedyne, co w nim zmieniłam, to od razu już Wam mówię, on miał inne oczy, ale ja mam po prostu oczy z modu, więc musiałam mu te oczy tak dopasować mniej więcej kolorystycznie, o ile dobrze pamiętam, jaki on miał odcień i dałam mu takie troszkę morskie, więc to jest jedna zmiana. Jedna zmiana to jest po prostu taka, że dodałam mu skina, o czym Wam mówiłam, że będę. Druga, że tylko i wyłącznie ma zmienione imię, ponieważ on miał chyba Light Yagami, a ja stwierdziłam, że Akira mu dam na imię. A wiecie dlaczego? Bo Akira Toriyama jest autorem mojego ukochanego Dragon Ball, więc jak wzięłam sobie tego Japończyka, Azjata, w sumie to jest Azjata, ale ja już go i tak sklasyfikowałam jako Japończyka, to stwierdziłam, że będzie mi prościej posługiwać się tym imieniem, więc to tylko i wyłącznie ze względu na moją taką potem prostotę wypowiadania tego imienia w trakcie gameplaya, bo wiecie, że ja mam problem z tym, że bardzo, bardzo często te imiona jakby zmieniam Simom, więc no to jest przede wszystkim dla mnie duże ułatwienie. Co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? No muszę Wam przedstawić, jak on wygląda w strojach. Powiem Wam, że wszystkich nie oglądałam. To jest jego strój codzienny, oficjalny, sportowy, do snu imprezowy. Mamy tutaj kąpielowy na gorącą pogodę i na chłodną. Ale jeszcze czekajcie, bo strasznie mi gra wyje w słuchawkach, przez co nie mogę się skupić. Więc zostawię sobie ją chyba tak. O, i już jest dla mnie dużo, dużo lepiej. I dobra, więc tego Sima sobie tutaj potwierdzamy i będziemy go wprowadzać. Nazwiemy go Yagami, tak jak ma na nazwisko. Będzie Hayley Yagami. Fajne, podoba mi się, wiecie? Naprawdę mi się podoba. Zmienimy mu jakoś tak trochę pozę. Może być tak. I ja wiem, że może niektórzy z Was będą się dziwić tej fryzurze i w ogóle, ale chciałam go w takie zostawić, takie został oryginalnie stworzony. O, tutaj nie możemy go kupić tutaj, tego domku. Ale możemy Cię wprowadzić. Gdzie my Cię wprowadzimy? Chciałam do Stranger Vile. Możesz na razie tutaj zamieszkać. Albo wiecie co? Nie, zrobimy inaczej. Pójdziemy już do San Myshuno i wprowadzimy go po prostu do mieszkania Hayley. Oni tutaj sobie będą razem mieszkać. Pozostałe fundusze... Okej. Dobra. I już ich mamy tutaj, więc wyjdziemy od razu do nich do domu. Więc tak, dla mnie to jest na pewno bardzo, bardzo duże urozmaicenie rozgrywki, więc przede wszystkim na to chciałam stawiać, ale jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy stworzyli dla mnie Sima, bo było ich naprawdę mnóstwo i powiem Wam, że zastanawiałam się bardzo długo na temat tego, którego z nich wybiorę. No i właśnie to był taki wybór dla mnie najbardziej... korzystny.
Muszę wam powiedzieć, że na którymś z live'ów będziemy na pewno troszeczkę przerabiać ten dom, bo ten pokój to jest jeszcze jak dziewczyny były dziećmi. Pamiętam, że robiłam je na live'ie, ten pokoje. Natomiast teraz idziemy się zaprzyjaźnić z naszym Simem. Poproś go o radę, narzekaj na problemy. Więc trochę będziemy dzisiaj pogrywać Hayley. Nie wiem, czy się cieszycie z tego powodu. Opowiedz dowcip o inżynierach i zapytaj go, jak minął dzień. Pozostało nam 7 godzin tego smutku, więc wolałabym, żebyś jeszcze się tutaj wypłakała. Natomiast Megan, niestety jesteś rozwódką. Czy tego chcesz, czy nie, twój mąż nie żyje. Tutaj masz 11 godzin wdowa i 11 godzin ogólnie. Natomiast emerytura... 113 dni masz przeżytych. Ty masz przeżytych 15... 19, ale ja nie chcę, żeby to tak było. O Jezu, ja nie mam... O, wiem, co zrobimy. Wiecie co, nie mam MC Command Center. Ja go ustawiłam jako dorosłego, bo myślałam, że Hayley ma troszkę mniej tych dni do zmiany grupy wiekowej, ale teraz muszę go przerzucić z powrotem na młodego dorosłego, bo coś mu te dni się dodały. Bardzo mi to denerwuje. Nie wiem, dlaczego one się tak dodają. Czy to ma mieć jakiś tam niby sens? Wolałabym, żeby oni startowali od zera. No ale cóż, tak jest. Z EA. Co? Ogarniemy to w ten sposób, że wpiszemy sobie nasz ulubiony kod. Ok. I wchodzimy do modyfikacji Sima. Dlaczego mam usuniętego MC Command Centera? Pewnie będziecie się pytać. Miałam troszeczkę problemy, jeżeli chodzi o komputer, wiecie. I jeszcze go jakby nie wgrałam. Zastanawiam się, czemu może nie zmienię tego skina, bo jednak on mnie trochę denerwuje. Czekajcie. Nie. To jest tak, on wygląda tak bez skina, natomiast ja bym jeszcze tutaj... O, ten jest piękny, dobra, z tym cię zostawiamy. Okej, okay, i będziesz tutaj już młodym dorosłym. No, żeby to tak zostawić, bo ten Gigi czy ten Gigi, nie wiem jak nazywać ten właśnie skin, już ponoć nawet jest niedostępny do pobrania, a... jakoś już mi się znudził. Miałam bardzo długo na niego fazę, ale teraz już ta faza mi minęła. Idź się wypłacz, kochana. Dzisiaj będziemy pogrywać Hayley, dlatego że ja bym chciała troszeczkę ruszyć jej życie do przodu. Jej siostra ma 2 dzieci, Hayley jest na razie taka samotna, więc fajnie byłoby, gdyby ona po prostu już jakoś tam w związek weszła ze swoim kolegą Akirą. Akira, ty jesteś śpiąc, możesz spać na razie tutaj, w pokoju, razem z Hayley płaczącą. Ile tobie minie tutaj z tego płakania? Wyślij smutnego SMS-a. A co ty byś chciała? Namalować smutny obraz, to raczej nie. Wyślij smutnego SMS-a. Możesz wysłać do Avril, swojej siostry. I tutaj dalej się wypłacz. Z tego co ja wiem, no to nasza biedna Hayley jest po prostu już sierotą, ponieważ zarówno jej tata, jak i mama umarła, więc pozostała jej tylko siostra Agnes oraz brat Aleksander. I oni też są, że tak powiem, samotni, tylko że Aleksander ma z Beatką już dziecko. Nie, to jest pasierb jego. Więc tak mniej więcej wygląda ta nasza genealogia, kochani. I mamy Dave'a, ale Dave już jest takim toddlerem, ja wam go pokażę troszeczkę później. Natomiast chcę, żeby Hayley się wypokaże, byśmy mogli już ruszyć tutaj dalej z naszą rozgryweczką. Dobra, Hayley już się ogarnęła, wstań mój drogi Akira, troszkę podrywasz teraz, rozmawiaj o gotowaniu. O, żartuj o politykach, taki robimy ekspresowy, słuchajcie, romans, poznaj ją. Schlebiaj. I co tutaj jeszcze? Udziel porad. A nie, możesz jeszcze jej poschlebiać. Z romantycznych zapytaj, czy jest w związku. A co robi Meganka? Meganka sobie zwyczajnie śpi i popłakuje. Ale mi jej żal. Ale na starość przynajmniej męża znalazłaś. Meganko, nie jest źle. Już mi mogło być gorzej. Mogłam w ogóle zlikwidować wasz związek. I zostawić Billy'ego Joe z Hayley, a miała... Czy nie z Hayley, przepraszam, z... jak ona miała? Charlotte! A miałam taki plan, słuchajcie, miałam plan, że Charlotta będzie tutaj główną panią, no ale zrezygnowałam. Niektórzy by chyba powiedzieli, że na szczęście zrezygnowałam. Rozmawia o pokoju na świecie.
Dobra, wy już trochę tej przyjaźni macie. Zadaj ryzykowne pytanie może. Pochwal wygląd. Dobra, znaj zauroczenie, że jesteś nią zauroczony. Ale nie mogą być fajne dzieci bardzo. I pofirtuj z nią. Ona jest bardzo ładną Silką. Bardzo jest podobna do Avril, tylko jest po prostu jasnoskóra, nie? A że takie nie? Nie? Nie, wcale nie jest Scarlett. Dupa nie podobna w żadnym. W żadnym względzie. W sensie nie dupa, że kobieta, tylko dupa w sensie jako przerywnik taki. Niekulturalny. Pochwal jeszcze wygląd. Ośmiel się. No, jakiś romans tutaj, całuski. Ośmiel się. Pierwszy pocałunek. O, widzicie, o, widzicie. O, widzicie, jaka miłość w Zakopanem. Zawsze mam tą miłość w Zakopanem. Jakaś miłość się rozwija. Od razu mam miłość, miłość w Zakopanem. No, ale bez jaj. Już takie stare zdjęcie tutaj mam, już tak nie wyglądam. Hejli, szepcze słodkie słówka. Wtul się. Spójrz głęboko w oczy. Wyznaj zauroczenie. I szepcze słodkie słówka. Czemu nie macie pocałunku? O, jest pierwszy pocałunek. No. Bum. Jak trafiłam jeszcze bez serduszek. Kurde, przypomniałam sobie właśnie, że przez to, że nie mam MC Command Center, nie mam jeszcze Pose Playera. Staraj się o dziecko, Barabara. Pocałuj ją jeszcze. Poproszę, że zostanie dziewczyną. Musimy tak ekspresowo im trochę ten związek rozwinąć. Ale powiedzmy, że on się rozwijał przez kilka miesięcy. Całuj dłonie. Wręcz jej róże. Kuś. Pogładź po policzku. A powiedzcie, nie będę się tutaj nad tym rozdrabniać, bo to jest takie już poboczne bardzo. Oświadcz się. O, możesz się oświadczyć. Bo ślub będzie fajnie im zorganizować w którymś odcinku. Mówiłam, że to będzie taka stała, piękna miłość. Już nie mogę się doczekać genów. W sensie tego, jak dzieci będą im wyglądać. W bokserkach! Ooooo! Dzieci nam dorastają! I to bardzo dorastają! Bardzo, bardzo, bardzo dorastają. Tylko teraz Karolina wymierz sobie, żeby zdjęcie zrobić. Sorry, ja wiem, że to jest irytujące, że pierdyliard tych zdjęć robię, ale potem jak nastaje pogrzeb, to mam przynajmniej co wam wrzucać. Nie? To najważniejsze. Dobra, kochani, mamy tutaj już zaręczyny. Czekaj. Spłodzicie potomka jeszcze. Bo wiecie, no, Avril już ma dwójkę. Pada, żeby były trochę podobne do siebie. Wiekowo. I to słynny jacuzzi. Ojca. Jacuzzi ojca. I zawsze mi ta animacja rozwala, taka dosyć ponętna i namiętna, nie? To jest ich pierwszy raz. Ona w kapeluszu pływa pod wodą. Dobrze, ci się chce siusiać. Pójdziesz zrobić sobie test ciążowy do łazieneczki. Dzień psikusa. A, to jeszcze?
Jezu, ile można się seksić. Dobra, rozumiem, że to już. Już po fakcie. To zrób sobie test ciężowy. A ty pójdziesz zjeść, potem się prysznicować, potem korzystać, a potem spać. Myślę, że będzie ona tak fajnie wygląda w tym stroju, w tych okularach, w takim pastelowym. Bardzo ładnie to wygląda na Simce. Podoba mi się ten zestaw. Cała się oplątałam w kablu. Będzie dziecko? Powiedz, że będzie. Uwaga! Jezu, są obrazy w kim robili, czy? Kurde. Jest za dwoje, jest w ciąży! Oj, mega, mega się cieszę. Idź powiadomić swojego narzeczonego, że jesteś w ciąży. Wszędzie nieślubne dzieci, same nieślubne dzieci. Nubu, nubu! Także kochani, bardzo się cieszę, że udało nam się zapłodnić naszą Hailey dosyć ekspresowo. Natomiast teraz przejdziemy sobie do zarządzania światami i przeniesiemy się do domu naszej Simki, takiej chyba najważniejszej, ponieważ osoby, która prowadzi to wyzwanie. Już teraz chcę wam zapowiedzieć, że powoli możecie się jakby oswoić z myślą, że lecimy do drugiego, czy drugiego, do czwartego pokolenia. Tyle, że tak, wchodzimy do Windenburga. Mojego Windenburga i ja wam jeszcze pokażę, jak wygląda nasz młodzieniec tutaj, bo najlepiej się go pokazuje w kasie. I tak, kochani, Dave Brinkston, on jest ciekawy świata, ale nie ma swojej aspiracji. Tak prezentuje się, musicie przyznać, że jest to kopia mamusi, ponieważ mamusia też ma takie oczka niebieskie i takiego skina ciemniejszego, więc on na pewno będzie bardzo, 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 bardzo do matuli swej podobny. Czy coś mi się... Nie, nie, wszystko jest okej, to był Avril. Dobra. Bardzo będzie na pewno do swojej matulki podobny i to jest jego strój codzienny. Natomiast pozostałe stroje Dave'a Brinkstona to jest jego strój, słuchajcie, oficjalny strój do snu, imprezowy, do pływania na gorącą pogodę oraz zimną pogodę. Jeżeli chodzi o Kurta, to tutaj nam się nic nie zmieniło. Kurt jest taki, jaki widzicie. Natomiast chyba Avril dostała nowe ubrania. Ale nie jestem pewna. Czwóreczka? O, tak właśnie. Czwóreczka. W czwóreczce, przepraszam, ma nowe ubranie. Ma taką tutaj bluzę. I chyba to jest tyle, jeżeli chodzi o naszą Avril Brinkston. Tutaj reszta jej stroi wydaje mi się taka standardowa, tak, standardowa, tylko tutaj jej kurtkę ubrałam taką krótszą, ponieważ ona miała tę dłuższą czerwoną wersję, ale już mi ta czerwona wersja troszkę obrzydła, więc stwierdziłam, że można zestawić to właśnie w ten sposób. Dobra, pokazałam wam już wszystko, więc śmigamy teraz do naszej Avril i musimy się rozejrzeć, na jakim etapie ona jest swojej aspiracji, bo ja mniej więcej wiem, co musi nastąpić jeszcze w tym pokoleniu, tylko to sobie jakby dostosowuję do etapu, na którym Avril aktualnie jest. Jest w swoim. Ty jesteś dalej bardzo smutna? Śmierć w rodzinie, utrata kogoś kto umarł? Kto umarł? Jezu, jest jeszcze kołyska. Pamiętacie ten dom? Kurde, dzisiaj to są jakieś takie upiorne, creepy rzeczy. W ogóle cały czas mamy upiorne, creepy rzeczy. To jest dom naszych Brinkstonów. Trzeba im lampki zdjąć. Z tego domu budowaliśmy go na którymś z live'ów, z tego co pamiętam. Jest bardzo nowoczesny dom w Oazie Zdrój. Wnętrza, wnętrza, wnętrza. No tutaj mamy pokój jednego, tutaj drugiego dzieciaka. Jeszcze takie dość dziecięce pomieszczenia, ale no niech będą. O Jezus Maria. Jurna Kevina. A Taylor, ile ty masz do zmiany? Taylor ma 175 dni. No nic, wrzucamy na grobek Kevina świętej pamięci. A naszym najodpowiedniejszym miejscem jest oczywiście cmentarz Brindleton Bay, który tutaj stworzyła. Będę musiała nagrobki znowu porobić. Już tyle sił mi poumierało. Co włączam od... Co włączam odcinek, nie zauważyliście, to non-stop mamy jakiegoś trupa. No co ktoś nie żyje w ogóle jeszcze... Wczoraj przeczytałam, że wokalista Prodigy
Nie żyje, to jeszcze to. Znaczy, nie ma co gry porównywać, nie? Znaczy, tylko gra, ale jednak. Mamy tu Kevina, mamy tu Billiego Joe. Deniego, Sandrę Dark. Sandrę Dark trzeba będzie tutaj przenieść też, bo gdzieś tutaj będzie trzeba zrobić im nagrobki. A tutaj mamy pieska. Nie, tutaj Larsa mamy. Tu mamy kogo? A, naszego Sage'ego. A tu jest Rose i Andy. Kurde! Ej, przykro mi, ja idę stąd. Ja już nie chcę, nie ma takiego grania. Ja wchodzę do gry i zamiast jakiejś zabawy, rozrywki, w ogóle nie wiadomo czego, to śmierć. I śmierć. Graliście w Black and White'a? A dlaczego mówię o Black and White'cie? Powinien się pytać, Scarlett, co cię odpieprze z tym Black and White'em? A, dlatego, że w Black and White'cie. Właśnie. No stop. Jak mi umierali mieszkańcy, to było śmierć. Ty cały czas gra wrzeszcza. Ale najbardziej przy moim bracie i moją mamie zawsze wkurza i pytała, Andrzej, co ty robisz w ogóle tym ludziom w tej grze, że oni wszyscy umierają. Wszyscy z głodu umierali, bo to jest gra, gdzie macie swoją osadę i jesteście Bogiem. A swoją drogą to jest chyba jedna z moich ulubionych gier, Black and White. Jedynka i dwójka. Dobra, miśki moje cudowne, zwane dalej Scarlett, ciątkami. Co my dzisiaj robimy? No mamy tutaj naszego Dave'a. Dave jest bardzo, bardzo smutny, ponieważ utrata babci lub dziadka. Dwa dni. Kevin już się wypłakał. Ty masz śmierć w rodzinie, czyli utrata wujka. Ale oczywiście twój feeling i twoje chodzenie tutaj. Widzę bardzo, bardzo takie slow motion. Idziesz tutaj skorzystać i wiesz co? Ja bym chciała, żebyś zaprosiła tutaj ojca twojego dziecka. Gdzie jest ojciec twojego dziecka? Albo jeszcze inna sprawa. Nieuleczalna romantyczka, zdobędź złoto na trzech randkach. Mi 8 chłopaków lub dziewczyn, mamy 6. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Jesteś niezły, bo co? Strach przed potworem. Coś się zepsuło. Napraw, bo nie masz pieniędzy. O, jest Thorn Bailey. Prawdziwa gwiazda, zawołaj go. Pogadaj z nim poważnie o teorii kolorów. Nie, a tak serio to z nim pogadaj. Narzekaj na problemy. Daj klucze do rezydencji. Romantyczne. A nie możesz nic. Ponura pochwała, próbuj flirtować. O matko, i ty przez ten nastrój. A nie ma czasem... Jest chyba, nie? W tych nagrodach aspiracji. Higiena, eliksir pewności siebie, pobudzający skupienia szczęścia. Dziwactwa precz. Masz szczęście. I gdzie my go mamy? Jest. Wypij. Bo nam, wiesz, twoja depresja chwilowa psuje koncepcję. Powiem wam, że ja chyba jestem jakaś taka lekko lewa, jeżeli chodzi o wpisywanie kodów. Dlatego, że moja simka, pomimo że cały czas wpisuje jej kod, który miałby jej usunąć nastrojniki, niestety tego nie robi. Jak jej zmieniam, to też jej nie zmienia, więc niestety musimy sobie tutaj to zostawić w taki sposób, jaki mamy. Ale spokojnie, kochani, i tak już kończymy dzisiejszy odcinek. Będę was widzieć, mam nadzieję, w kolejnym, więc nie zapomnijcie o RWDG. Póki co życzę wam wszystkim miłego dnia i standardowo odwiedźcie Facebooka, odwiedźcie Instagram, tam jest więcej mnie. Zapraszam was bardzo serdecznie też na grupę Team Scarlett. Pamiętajcie o zostawianiu łapy w górę, komentarzy, będzie mi naprawdę bardzo miło i trzymajcie się wszyscy cieplutko. Cześć!